18 lipca ruszyła 8. edycja Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. W ramach inauguracji w klubie Tlenownia w chorzowskiej Sztygarce wystąpił Piotr Bukartyk w duecie z gitarzystą Krzysztofem Kawałko. Siadamy i zobaczymy, gdzie nas poniesie, czy będzie weselej, czy będzie smutniej. To płynie samo. Mniej więcej wiemy, jak zacząć, bo zacząć jakoś trzeba. Na ogół zaczynam najstarszą piosenką z tych, które napisałem, no, którą jeszcze gram, ona ma ze 30 lat, a potem to już leci. No, generalnie jest takich kilka piosenek, które muszę zagrać, tam o tym jaraniu zioła, gdzieś tam, czy tam kobiety jak te kwiaty, no to zawsze trzeba zagrać. Piosenkarz w swojej bogatej twórczości odnosi się do aktualnych spraw oraz tragikomicznych historii, które każdy może zinterpretować na swój sposób. Raz w tygodniu piszę jakąś piosenkę i raz na 10 powiedzmy taka mniej nieudana niż pozostałe. Teraz robimy płytę, wybraliśmy trochę tych piosenek i dłubiemy na okrągło, także trochę nowości też będzie, takich, które gramy. Które przeżyły po prostu tę taką próbę radiową najpierw i które chce nam się grać. Generalnie repertuaru jest na kilka godzin grania, także no postaramy się zagrać tyle, żeby publiczność była zadowolona i skończyć w takim momencie, żeby Państwo nie poczuli, że nadużywamy Waszej gościnności. Koncert artysty był preludium do cyklu kulturalnych wydarzeń, jakie odbywać się będą w Chorzowie do 29 sierpnia. Będziemy prezentować przede wszystkim dobry teatr bez genetycznej modyfikacji, bez sztucznych polepszaczy i poprawiaczy smaku i konsystencji. Bo takie jest to miejsce, że świetnie prezentuje się tutaj kameralny teatr, taki na wskroś aktorski i zaczynamy właśnie od takiego spektaklu 1 sierpnia Teatr Montownia. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o teatrze, a boicie się zapytać. Potem przez jakiś czas będą rządzić panie, aktorki na scenie, wspaniałe, Aldona Jankowska i tu nie ma co dodawać, i Grażyna Bułka i tu też nie ma co dodawać. Rządzą sceną niepodzielnie i są znakomite, o czym w zasadzie wszyscy wiedzą, dlatego mówię, że tu nie ma rewolucji, nie ma czegoś nowego. No i jeszcze dwie znakomite komedie, jedna bardziej klasyczna, Związek Otwarty Teatru Nowego z Zabrza, realizacja sprzed paru lat, ale znakomita, tego dwuosobowego spektaklu na trójkę aktorów. A na finał Teatru Ludowego z Krakowa Sarenki Tomasza Swobody, autorstwa i reżyserii, bardzo na wskroś czeski spektakl. Spektakle to nie jedyne atrakcje Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. W programie wydarzenia znalazły się również Dzieci Nada oraz druga chorzowska noc filmowa, podczas której wyświetlane będą dzieła czeskiego reżysera Petra Zelenki. Dwa jego kultowe filmy, Guzikowcy i Rok Diabła. A jeżeli jesteśmy już za południową granicą, no to tradycyjnie 15 sierpnia o 15 Dzieci Nady otworzy znakomity słowacki Divadlo Piki. Szczegółowy program 8 edycji Chorzowskiego Teatru Ogrodowego znaleźć można na stronie www.comtv.pl.